Cześć, to wasza ulubiona blogerka modowa. Oj, widzowie, widzowie. W sumie, kto wymyśli rym do słowa oj, widzowie, widzowie, dostanie ode mnie serduszko, więc do dzieła. Ostatnio tak sobie patrzę i mówię, kurwa, Kaiser Ike niezupdate'owany, Black Ice niezupdate'owany, to niezupdate'owane, nic nie działa. Hoi 4 is dead, moi drodzy. Ale z pomocą przychodzi mi jakże potężna modyfikacja Rebirth of Bastard, czyli odrodzenie Bankarta. Ja jeszcze nie grałem tutaj drogą Dmowskiego. Widzę, że jest tutaj kwestia Niemców i nie wiem, o co tu chodzi, więc możemy się troszeczkę pobawić i spróbujemy utworzyć tak jakby taki Peninsula Shield Force. Frakcję Dmowskiego spróbujemy utworzyć, może uda się frakcję z Włochami, z Hiszpanią, to by było naprawdę w pytkę. Dokąd zmierzasz, nasza Polsko? Z jednej strony też trochę smutne, że Dmowski jest jako faszysta, nie? W tym... Ale spróbujmy spełnić niespełnione marzenia. A tak Owen, o nie! Będziemy musieli sobie z tym jak najszybciej poradzić. O, tu jest fajna sprawa. Radykalizm, a narodowa demokracja. Ruch narodowo-radykalny ogólnie mówiąc powstał w wyniku rozłamu, okej, okay, super. Co by tutaj wybrać? Poradzimy sobie sami, musimy wrócić do Stronnictwa Narodowego. Czyli nasza partia wtedy nosi nazwę Stronnictwo Narodowe albo Niezależny Narodowy Radykalizm. Kurde, wrócimy do Stronnictwa Narodowego. Super. No i kurde, musimy jeszcze załatwić kwestię Niemców i Ukraińców. No to sobie zrobię po prostu jakoś na szybko. Na początku zajmijmy się Niemcami, bo mamy tutaj straszne debuffy też. Kwestia Niemców, proszę zobaczyć. O Jezus, to jest naprawdę, to trzeba usunąć jako pierwsze. Ty, bo ja mam jeszcze bilet darmowy do Gułagu. Nie chciałbyś? Bo coś czuję, że oglądasz jednak bez łapeczki, wiesz? Zostawionej w górę. No mam darmowy bilet, możesz pojechać do sanatorium, wiesz gdzie? Do Archangelska cię wyślemy na ścinkę lasów. Co ty na to? Nie no, żartowałem, przyjacielu, jak już zostawiłem łapeczkę, to żartowałem. Bądźmy przyjaciółmi. Kurde, co z tymi Niemcami? Prześladowałem. Bardzo mnie kusi, żeby pójść lewą stroną i chyba to zrobię, bo to będzie najlepsza strona dająca chyba w sumie najlepsze boosty. Kurde, chyba tutaj więcej teoretyków doszło do Rebirth of Bastard, bo ja jak pamiętam, jak go nagrywałem, to tyle nie było. Ekspert od przewagi ogniowej. No, aż mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Dobra, udało mi się zrobić to. Aresztowania i nacjonalizację przedsiębiorstw niemieckich. Kwestia Gdańska będzie dostępna później. Jeszcze sprawę tych panów musimy załatwić, no bo będą nam psuli cały czas fabryki, więc zróbmy to od razu, okej? Okay? No i nareszcie, moi drodzy, możemy dokonać zmian, których Polska potrzebuje. Stronnictwo Narodowe przejmuje władzę. Bolesław Piasecki będzie spełniał sny Romana Dmowskiego i miejmy nadzieję, że zaprowadzi porządek i pokój w Europie. Pozostałości po Sejmie, co z nimi robimy? Każdego bez wyjątku? O nie, nie, nie. Tylko za poważną działalność przeciwko państwu, dokładnie. Nie będziemy karać wszystkich, skaramy tych, którzy naprawdę nabroili. Kurde. O, Litwa się zgodziła, a Łotwa oddała nam tutaj chyba Dynenburg, z tego co mogę zauważyć. Naciski na Czechosłowację. Spróbujmy, zobaczmy co nam to da. Dobra. Linia Dmowskiego na Słowacji. Pomóc Węgrom może zarobić za dużo zamieszania. Wspólna granica jest nam potrzebna. No wspólna granica jest nam potrzebna bardziej, ponieważ Węgry nawet kawałek ziemi dostały. Proszę bardzo, super. Dobra, pakt z Hiszpanią gotowy. Zobaczmy, czy Hiszpania dołączyli do nas. Świetnie. Zróbmy teraz, moi drodzy, pakt z Włochami. Okej, okay, pakt z Włochami zrobione. Mussolini się zgodził nawet. O kurde, Włochy chcą przejąć dowództwo w mojej frakcji. Nieładnie, w gości, nieładnie. Czyli jak Węgry zostały zabezpieczone, możemy zrobić kwestię Gdańska, lecz i dopiero potem zajmiemy się, kurde, budowaniem przemysłu. Ej, bo znalazłem jeszcze tutaj coś takiego. Węgierskie roszczenia, Jugosławia, okej. Okay. Zobaczmy, co to da. I Węgry zyskały węgierskie roszczenia, Rumunia. I Węgry zyskują władzę w tych prowincjach. Ej, to uczyni naprawdę Węgry silne i to tak naprawdę, naprawdę. O, w mordę, no to się zaczyna problem. Niemcy robią Gdańsk czy wojna? Ruscy uzasadniają na mnie cel. Gdańsk czy wojna? Gdańsk pozostanie w polskich rękach. Nie mamy nawet o czym rozmawiać. O, w mordę. Oni uciekli z mojej granicy. Dobra. Tutaj widzę, że jednostki niemieckie zostają zmiażdżone, czyli mój plan działa. Tutaj się bronimy idealnie. Ej, jak na to patrzę, to ja Węgier nie muszę wzywać po prostu do wojny. To wygląda naprawdę dobrze. Niemcy mają wojnę tylko ze mną. Mogę pomóc Włochom, ale po co? Najważniejsze zająć Królewiec. Miejmy nadzieję, że nam się to uda zrobić. Przepięknie. Cały Królewiec. Boże, jestem kretynem. Dobra, udało się. Mieli przez chwilę supplies, ale już nie mają. Dobrze. Dobra, Niemcy ściśnięte. Easy peasy. Skoczycie wszyscy do tego pana i ruszycie teraz na granicę. O, w mordę. Jak oni tutaj przeszli? Plan mi nie działa. Autentycznie mi plan nie działa. Plan mi się nie chce na te prowincje zrobić. Dobra, weź to ustaw w ten sposób.
przyjacielu, i teraz wzywamy wszystkich do wojny, i Włochy, i naszych sojuszników. Włochy z Węgrami powinniście mieć po prostu taki advancement time, można powiedzieć. Dobrze, no to z racji tego, że oni mają po jednej dywizji na granicy, push, zrównoważony push, powolny push w Niemcy, bo tu trzeba się na ruskich przyszykować, przecież Ruscy mają do celu 200 dni. Mamy 200 dni na po prostu pokonanie Niemiec. O, tu jedna dywizja została okrążona, przepięknie, wspomóżcie swojego przyjaciela. I tak Niemcy muszą tam mieć siły, w Niemcy w 3-9 nie będą w stanie mi zagrozić, ja... O Boże, dobra, że chyba chłopacy tutaj za bardzo nie poszaleją. Dobra, ty może... Może obstawmy cię po prostu tutaj. Ej, co się dzieje z tym planem? Patrzcie. Plan mi się nie chce na te prowincje zrobić. Dlaczego ty jesteś tam? O mój Boże, człowieku. Ej, coś się dzieje z tą modyfikacją. Nie mogę im plan wyłączyć. Halo? Coś się wali, moi drodzy, chyba troszeczkę modyfikacja, ale... Ej, to jest śmieszne. Zobaczcie, to jest logika Hearts of Iron 4 AI. Oni mają po jednej dywizji na granicy, u mnie. A tutaj u sojuszników, zobaczcie, 6, 2, 3, 6, czołgi jakieś, coś, ten tegens. Ja kompletnie tego z jednej strony nie rozumiem, ale z drugiej strony no, to jest paradoksowe AI, więc też nie oczekujmy Bóg wie czego. Jesteśmy w wojnie tylko ze Słowacją i z Rzeszą, więc jak się dobrze pośpieszymy, to ich tu rozpieprzymy, kurde. Śmieszne jest to, że ja też mam lotnictwo i też Włosi mają lotnictwo, więc może być nawet tak, że Włosi w pewnym momencie będą... Coś się wali, moi drodzy, chyba troszeczkę modyfikacja, ale próbujemy to ogarnąć w ten sposób. Nie, no dobrze jest, zobaczcie. Czechy przebijane, upadek Berlina tak szybko. Tutaj czołgi ciężkie. Czy ja je mogę przebić? Tak dla testu. Mogę. Opłacało się robić antitanki, moi drodzy, opłacało się robić. Oczywiście pełny pobór. Taki szablon. Takiego szablonu zawsze używam w grach, więc zrób se ktoś zdjęcie i po prostu... No to nie jest multiplayer, nie potrzebuje żadnych logistyk i sygnalizacji. Największa siła przebicza i soft attack. Dobrze jest. Dobrze jest. Słowacja zmasakrowana, Bratysława właśnie jest zajmowana przez nasze bohaterskie siły. Pięknie, Bratysława upada. Teraz proponowałbym się lekko przeorganizować na naszej granicy. Niech chłopaki złapią organizację. Gdzie niegdzie będę teraz mikrował, więc te nudy wytnę. Chociaż w sumie widzę, że możemy agresywny puszczać. Czemu miałbym nie skorzystać? Ojojoj, atakują mnie, ojej, ojoj, 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 Boże, to naprawdę śmierć niesiemy. Śmierć komunistom, oczywiście. Dobra, puszczamy plan. Niemcy muszą spłynąć jak najszybciej i za wszelką po prostu cenę musimy unicestwić Niemców. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie tragedia, bo Ruscy zapukają nam do drzwi już, o Jezus, za 100 dni Ruscy zapukają nam do drzwi. Przebijać się za wszelką cenę, nie patrzeć po prostu na straty, nie patrzeć na nic, bić do oporu. Patrzcie, możemy wejść na Kilonie i odciąć 4 dywizje. Po co? Możemy się pchać przez rzekę i tracić manpower, prawda? Ej, udało się jednak. Dobra. Jeszcze kawałek, moi drodzy. Wiedeń jeszcze stoi, ale tu już moje wojska sojusznicze też mi pomagają. Tutaj to ich naprawdę zrektowałem. Czy mi się to uda? Czy potężny wódz KRL pokona Niemcy? Czy Niemcy pokonają potężnego wodza KRL? Dobra. Będzie easy. Mamy to. Dobra, lecimy już tylko wyłącznie po punkty zwycięstwa. Już się nawet nie patrzymy na linię frontów. Niech stoją, niech się bronią. Ruscy są tuż, tuż. A my wchodzimy do Stuttgartu i... Czy jest kapitulacja? Boże, jeszcze Salzburg. Serio? Dobra, tutaj sobie już was domkniemy. Stała się, moi drodzy, rzecz straszna. Ruscy zaatakowali nas od tyłu. Śmigły Rydz musiał wycofać 24 dywizje. Niemców staramy się po prostu puszować, jak tylko jest to mocno możliwe. Puszujemy ich cały czas. Cały czas przepychamy Dojczów. Ale najważniejsze... Polskie Termopile! Wow! Polski obowiązek to... O, okej. Okay. Jesteśmy po konferencji. Węgry dostały ode mnie Czechy jako znak naszej przyjaźni i podziękowaniu za pomoc. Włochy dostały też tereny. Hiszpanie niestety nic i utworzyliśmy państwo marionetkowe z Niemiec. I po prostu czekamy. Czekamy, czekamy i się bronimy. Wyprodukujemy jeszcze 24 dywizje. Mam aktualnie 0 manpowera. Muszę zmienić prawo na obowiązkową służbę, bo tutaj nie wytrzymam. Próbujemy, moi drodzy. Spróbujemy ich okrążyć. Udaje się, wycofują się. 99, 100, dziękujemy. Przebitka przepiękna. I teraz musimy dążyć do jak najszybszego okrążenia. Dasz radę. Tu zostaje jedna dywizja na obronę. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę, chłopie. Jest. Zostaje tu jedna dywizja do obrony. I 6 dywizji się pcha. Szybko, błagam. Dasz radę, dasz radę. Jest. I mi grę Nie. Widzowie, jestem po prostu kretynem. Wywaliło mi grę w powietrze, nie wiem dlaczego, ale posłuchajcie tego. Mądry Łukasz nie miał autosave'ów. Nawet nie wiem, co ja na tym save'ie robiłem, ale jak wczytuję autosave'a z ZSRR, to wczytuje mi się po prostu Polska znowu, więc... Oh, naprawdę tragedia. Przepraszam widzowie, moja wina, zawaliłem, ale obiecuję, że gdy Hearts of Iron 4 w końcu się ustabilizuje po tych zmianach i mini-patchach, bo w momencie, kiedy to nagrywam, właśnie wyszedł jakiś mini-patch 1.6.0, to obiecuję, że zrobię jeszcze jedno podejście do Rebirth of Bastard.
Dziękuję wam za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Pa, pa.